Drodzy moi rodacy, szanowny panie prezydencie, drogi Emanuelu, Rosja, atakując Ukrainę, wywołała kryzys o monstrualnych rozmiarach. Kryzys, który dopiero się rozwija, prawdopodobnie taki, który dopiero się zaczyna. Kryzys, który dotyka bezpieczeństwa, dotyka spraw energetycznych, kryzys polityczny i gospodarczy w najszerszym rozumieniu tego słowa. Wszystko to w jednym czasie. Kiedy spotykaliśmy się na naszym poprzednim spotkaniu roboczym nieco ponad 9 miesięcy temu z Emanuelem, rozmawialiśmy o początkach ówczesnego kryzysu. Wtedy nastąpił atak hybrydowy na wschodnią granicę Unii Europejskiej przez reżim Łukaszenki, sponsorowany z Kremla. I wtedy Polska, Litwa i Łotwa była w stanie obronić się przed tym sztucznie wywołanym kryzysem imigracyjnym, także dzięki współpracy z Francją, dzięki współpracy z panem prezydentem i z Unią Europejską. Bardzo za to dziękuję. Ale dziś wyraźnie też widzimy, że tamten atak hybrydowy był początkiem wojny, był preludium do tej wojny, do tego ataku rosyjskiego, który nastąpił później. Widzimy także, że ten jesienny szantaż gazowy Putina, który Europa doświadczyła blisko rok temu, był też początkiem wojny energetycznej wywołanej w całej Europie. I dlatego warto zadać sobie pytanie w takiej sytuacji, jak się przed tymi kryzysami bronić. Na pewno przede wszystkim, kiedy jesteśmy zjednoczeni, to potrafimy się lepiej przed tymi kryzysami obronić. United we stand, divided we fall, jak mówimy sobie, i za tą jedność bardzo dziękuję. Ale zjednoczeni to nie znaczy zglajszachtowani. Europa jest domem wielu państw, Unia Europejska jest domem 27 państw, a więc różnorodność musi też być szanowana, musi być naszym niejako drugim imieniem. Zastanawiamy się często na radach europejskich, w rozmowach z Emanuelem, jak wyjść z tego kryzysu, z tych problemów, z tych tarapatów, w których się znaleźliśmy. Na pewno współpraca gospodarcza i inwestycje. Wyjście z kryzysu przez inwestycje, także w zieloną energię, ale takie inwestycje, które zapobiegną wpadaniu w dalszy kryzys energetyczny, dwa słowa za chwilkę jeszcze o tym powiem, byłyby najlepszym sposobem wyjścia z tych tarapatów. Rzeczywiście jadę na spotkanie za chwilę również po tym spotkaniu z panem prezydentem, na spotkanie z głównymi przedstawicielami francuskiego biznesu. Chcemy poszerzać współpracę polsko-francuską, która bardzo dobrze wygląda, ale otwieramy też ją na nowych polach. Jednak ona tym lepiej się będzie rozwijać, im Europa będzie bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo jest, wiadomo, zawsze warunkiem wstępnym szybkiego rozwoju gospodarczego. Dlatego tutaj razem z Francją, ramię w ramię, myślimy o wzmacnianiu europejskiego potencjału obronnego. Europejskiego potencjału obronnego w ramach NATO, ale także właśnie europejskie kraje muszą być silniejsze i współpraca naszych przemysłów obronnych. Francja ma znakomity przemysł obronny. Chcemy oczywiście też współpracować z Francją w tym zakresie. Jest z jednej strony umocnieniem naszego bezpieczeństwa, ale także umocnieniem wzrostu, wzmocnieniem perspektyw wzrostu gospodarczego. Jednak dziś, tu i teraz mamy do czynienia z wielkim kryzysem na Ukrainie. Ukraińscy żołnierze walczą jak lwy, walczą bardzo dzielnie, walczą jak żołnierze francuscy pod Valmy albo żołnierze Napoleona pod Austerlitz, czy żołnierze w Powstaniu Narodowo-Wyzwoleńczym albo powstańcy Warszawy 78 lat temu. Ale potrzebują broni, potrzebują wsparcia finansowego, dużo bardziej niż humanitarnego. O tym mówią nam bardzo często prezydent Zełenski, premier, cały rząd i wszyscy Ukraińcy. Dziś mamy do czynienia nawet nie z końcem wojny na Ukrainie, niestety, nawet nie z początkiem końca. Być może mamy do czynienia z końcem początku tego kryzysu, który się rozwija na wielu polach i dlatego nasza odpowiedź musi być cierpliwa, wyważona, ale oczywiście również zdecydowana. Oby się nie okazało, że
Ukraińcy mają więcej w sobie siły pod bombami rosyjskimi, które na nich spadają, więcej siły, cierpliwości, wytrwałości niż my, Europejczycy, którzy czasami wahamy się, czy zmniejszyć termostat o 2 stopnie. To są wszystko dzisiaj mechanizmy ze sobą bardzo połączonych naczyń. Drogi Emanuelu, szanowni państwo, energetyka to jest ten obszar, o którym chcę rozmawiać z panem prezydentem. A myśląc o energetyce, myślę o 2 głównie obszarach. Pierwszy to atom, polityka w odniesieniu do elektrowni jądrowych. I tutaj Francja jest naturalnym partnerem. Od razu przychodzi na myśl, kiedy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej i chciałbym przyspieszyć ten proces. O tym będę rozmawiał z panem prezydentem za chwilę. Ale myślę także o naszych sąsiadach, o naszych wspólnych sąsiadach, o Niemcach, którzy mieli pewną wizję polityki energetycznej, która legła w gruzach. Ta energetyczna Ostpolitik dzisiaj nazywa się Lostpolitik. Dzisiaj można ją nazwać polityką straconą. Wiemy, ile błędów zostało popełnionych. My w Polsce zapewniliśmy w dużym stopniu sobie suwerenność od surowców rosyjskich, ale sądzę, że wielu naszych partnerów w Unii Europejskiej też musi dzisiaj solidarnie w tym kierunku działać, aby taką niezależność sobie zapewnić. I w tym kontekście jeszcze jeden temat, ETS. Chcę zaproponować dzisiaj panu prezydentowi, aby ten system, który w normalnych czasach działa lepiej lub gorzej, mniej lub bardziej sprawiedliwie, został jednak dzisiaj, w tych czasach nadzwyczajnych, przebudowany. Bo wiemy doskonale, po ile są dostawy energii za rok na przykład. Jaki jest koszt dostaw energii za rok, 1 MWh. Crazy, jak powiedział mi kiedyś Emanuel. Szalone ceny. Albo po ile można kupić ceny gazu, po ile można kupić gaz dzisiaj. Absolutne rekordy. Dlatego chcę zaproponować, żeby na 2 lata najbliższe ceny ETS-u były zafiksowane na przykład na poziomie 30 euro lub w jakimś wąskim przedziale cenowym, by mogły się poruszać plus minus od tego przedziału 30 euro. Dałoby to dużo więcej oddechu francuskim podatnikom, francuskim obywatelom, polskim obywatelom, po prostu obywatelom całej Europy. I drugi mechanizm, który chciałbym też zaproponować, o którym chcę powiedzieć, to zmiana zasad naliczania cen w ramach tego schematu znanego wszystkim w Europie o nazwie Merit Order, tak żeby to nie ta cena krańcowa wyłącznie wyznaczała ceny dla całego rynku, bo wiemy, że w takiej sytuacji nasi podatnicy cierpią bardzo, bardzo wysokie ceny. Nasi obywatele cierpią na skutek tego kryzysu wywołanego na wschodzie. Drogi Emanuelu, jeszcze jeden krótki temat, też o nim będę chciał powiedzieć więcej. Większość krajów Unii Europejskiej, jeszcze nie wszystkie, ale większość cieszy się z tego programu, o który razem walczyliśmy, Next Generation EU, czyli Krajowy Program Odbudowy. Ja ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł Jana Rokity, nazwisko znane wszystkim w Polsce, który powiedział, że nie może być tak, aby w tak szczególnym czasie jak ten dzisiejszy 2 kraje były obłożone sankcjami. Rosja i Polska. Polska, która przyjmuje rzeczywiście, dziękuję za te podziękowania, miliony uchodźców, otwiera serca dla kobiet i dzieci z Ukrainy, dzisiaj podlega sankcjom europejskim. I to, jak mówi autor tej krótkiej analizy, nawet bardziej uciążliwym niż Rosja. Rzeczywiście program odbudowy miał nas po COVID-zie wszystkich pobudzić do rozwoju gospodarczego i myślę, że tak powinno być. Na zakończenie, szanowni państwo, pan prezydent Emmanuel Macron myśli o Europie jako wielkim kontynencie, kontynencie wielkiej przyszłości. Ja tak samo myślę o Europie jako kontynencie wielkiej przyszłości. Nie jako stary kontynent, tylko młody kontynent, pełen wigoru, pełen siły, nowych technologii, nowych kreatywnych idei, kreatywnych myśli. Ale Europa popadła trochę w taką geopolityczną drzemkę. I w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas
ten świat. I to wcale bynajmniej nie po naszej myśli. Dlatego albo my się obudzimy szybko, albo czas przepłynie nam między palcami i Europa będzie tracić na znaczeniu w tym układzie geopolitycznym. We Francji nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara dewiza muszkieterów. Myślę, że to jest też hasło, na którym się powinniśmy opierać, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach różnimy. Wierzę, że znajdziemy wspólne rozwiązania dla tego kryzysu. Niech żyje Polska, niech żyje Francja, niech żyje szczera przyjaźń polsko-francuska. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup.